To można właściwie nawet w ten sposób postawić go tutaj. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cityska z PlayStation 4 Industries. Dziś zaczynamy tutaj w kolejnym odcinku i tak. Nie mam nawet zagrać sobie na popy, tak wygląda. Ale nie jest też tak źle. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć, po pierwsze, przebudową tej dzielnicy, wmontowaniem do niej bambajów, stworzeniem drugiego dworca towarowego tutaj, po tej części właśnie tej ulicy. Tutaj danie paru takich na przykład pól jeszcze na pewno będą jakieś pola, czy tam inne pastwiska, czy innego typu rzeczy. To będzie na pewno dzisiaj jeszcze będziemy tutaj kręcić. Po drugie, nasz tutaj przemysł ten górniczy chciałbym trochę rozwinąć w miarę możliwości. W miarę możliwości i ropę też byśmy rozwijali. I oczywiście, żeby nie było, biura dzisiaj byśmy dociągnęli, czyli byśmy przesunęli nasz park. Duże plany dzisiaj na dzisiejszy odcinek. No i pociągi. Pociągami dzisiaj może niekoniecznie bym dzisiaj tutaj dużo ciągnął, chociaż właściwie można by było postawić tutaj kolejną stację. To może akurat za chwilę zmienić nawet naszych pociągów, żeby stąd pojechał sobie pociąg dalej tutaj. Natomiast coś, co bardziej by mnie tutaj interesowało, poza tym, że tutaj coś się spaliło, byłoby metro w naszym mieście, ponieważ tutaj jeszcze nie ma żadnej takiej dużej komunikacji. Ale to wszystko oczywiście będzie się działo dzisiaj i jeszcze raz, dzisiaj. I tak, z tego co pamiętam, tutaj, czekaj, jak wyłączymy sobie to, no dokładnie, to tutaj sobie dojedziemy do tego miejsca. O, co nie? I tak, oczywiście tu najbardziej o to, że będzie tutaj dzięki temu bardzo łatwy dojazd do tego miejsca. No i miejmy nadzieję, że to im trochę pomoże. Ale kolejną rzeczą, jaka jest tutaj ważna według mnie, to, że mi tutaj się coś popaliło, co mi się nie podoba. Kompletnie mi się to nie podoba. Więc postawimy tutaj wieżyczkę, żeby jakby coś nas ostrzegło, jakby coś się zaczęło już palić. I kolejną rzeczą będzie duża straż pożarna, którą sobie zamontujemy tutaj, chociaż w sumie byłoby lepiej była ona tutaj na górze. Postawmy ją sobie tutaj na górze, proszę bardzo, i będzie tutaj nasz strzec. Dobra, kolejną rzeczą, tak jak mówiłem, będą pociągi tutaj sobie postawimy stację. Stację w sumie nawet tak dociągnąć tutaj na maksa. Będzie, o, akurat obok przystanku, świetnie. I czemu ja tutaj chcę montować statki? No bo będzie tutaj łatwiejszy dostęp od tego miejsca. No i tak, teraz zobaczmy, czy tutaj prąd się łączy, świetnie. Bo ten drut mnie tutaj zaczął już wszystko trochę irytować. No i tak, najprościej byłoby zrobić to tak. Ale bądźmy szczerzy, tego nie zrobimy w ten sposób, bo to byłoby zaprzestrzenie wszystkiego, czego możecie się nauczyć na tym kanale, czyli nie robimy tego typu rzeczy. A poza tym tutaj są dalej bambaje, a przy bambajach nie można robić tego typu połączeń. Więc proszę bardzo, tutaj sobie już zjedziemy w dół. Okej, dobra, jeszcze bardziej. Dobra, tutaj będzie od Was zjazd. Tu będzie kolejny kawałek. I tutaj sobie damy krętą, aby to ładnie tutaj sobie wykręciło. O, proszę bardzo. Można dociągnąć tutaj kolejny pociąg, żeby tutaj dojeżdżał. O, proszę bardzo. I tutaj będzie jeszcze w jednym kierunku przystanek. No. Ludzie z tego co tutaj kojarzą, oni się będą bardzo tutaj z tego cieszyć, ale pewnie na dłuższą metę będą bardziej z tego zadowoleni. Dobra. Tutaj się starszym to wyłącza ostatnio, dziwnie, po tej aktualizacji ostatnich. A, no i tutaj oczywiście drzewka, których na razie tutaj jest mniej, no bo tam trochę się podziało, tak? Coś tutaj się musiało spalić. O, tutaj już będą normalne. No ale tak czy siak, dajmy sobie tutaj trochę tych drzewek, żeby to wjeżdżało w taki las, jakiś tam pseudo, i żeby to dosyć ciekawie wyglądało. No ma, kolejną rzeczą jest tutaj ten autobus. No, autobus tutaj w idealnym miejscu się tutaj zatrzymuje, więc jest całkiem nieźle. I tak, w ogóle byśmy zmienili kolorki tego autobusu. Autobusu. Bambaju. Pociągu. Ponieważ to jest taki różowy, może być taki różowy, ale bardziej konkretny różowy. O, dobra, bo on się miesza z tymi czerwonymi. Dlatego właśnie nie chciałem. Dobra, no i tutaj wzięliśmy na max na 5%.
Bo z tego co pamiętam właśnie były dosyć małe zapotrzebowanie na tą całą linię. Jak będzie więcej ludzi korzystać, to bardziej to przerobimy. No ma, patrząc dalej, tak, wy oczywiście zawsze zrzędzicie na tego typu rzeczy, co nie oznacza, że nie możemy tutaj postawić czegoś takiego. Możemy. I to nawet może za chwilę zrobimy. O, proszę bardzo. No ma, jak tutaj w ogóle nasze wykopy, bo dawno się już nie zajmowałem tą częścią przemysłu. A z tego co pamiętam, nam całkiem nieźle to szło. No, po pierwsze, przydałyby się tutaj w tej części bataki. Po drugie, tutaj jeszcze jest trochę do wydobycia i chyba właściwie to tyle będzie tutaj. Po tej części. Czekaj, pokaż mi to. No ma, tutaj coś jeszcze jest. To tutaj można postawić, nie wiem, coś małego można postawić tutaj. Tak, coś małego. O, dobra. Tutaj to ładnie wejdzie. No, ładnie jak ładnie, ale wejdzie. Dobra, to tak, to będzie tutaj sobie funkcjonować. W ogóle jak tam nasza fabryka ta? Bo ja bym ją przyspieszył trochę, do 90%. Bo ona dosyć wolno działa i dzięki temu są małe zyski. Tak, no i tutaj możemy się domyśleć, że będą teraz lepsze połączenia dzięki temu, takiemu zakrętowi. Przekazuj tę dzielnicę, bo też trochę zyska. No bo ona tutaj jest tak trochę dziwnie tutaj zbudowana. W środku niczego. Dobrze, to tak, ropa. Jak tam ropa? Bo pamiętam, że ta ropa to nam bardzo, bardzo powoli idzie. Co nie oznacza, że za chwilę się nie zupgrade'uje. Co jest dobrą wiadomością. Dobra. Bo dajmy, co to dopiero na razie tutaj nie ma nawet zbytnio jak tutaj pokręci, bo tak, bo to się tam zrównoważona zapełnia. Tutaj jest nasz urząd pocztowy. I to już tam zaczyna powoli coś tam produkować. O, dokładnie, już są z tego nawet jakieś zyski. Nasza dzielnica w końcu ma jakieś zyski. No bo to niech sobie tutaj pracuje jak chce. Tu będzie ta nasza dzielnica, tam później będziemy przy niej kręcić. A może zacznijmy najpierw od... Nie, biuro na razie nie. Najpierw od tego tutaj właśnie miejsca. Tak, to jest chyba niestety najlepsze miejsce na początek. Więc tak, zacznijmy od tego, co jest tutaj początkową częścią, czyli zmienię dojazdu sobie tutaj. I tutaj tak ta droga będzie się ciągnąć, o dokładnie. Idźmy sobie do dolnictwa i właśnie się zastanawiam, co tutaj właściwie dać. Czy jakieś takie coś, czy... Tak, jest poza dzielnicą, to ja wiem. Tutaj dzielnica kiedyś była, tak, ale ja mu usunąłem, bo stwierdziłem, że tutaj to właściwie po co ona będzie. Ale czasy się zmieniły i będzie tutaj potrzebna. Czy takie pole uprawne? Chyba takie drzewka tu by lepiej wpasowywały się. Tak, i też im bliżej będzie, tym lepiej będą działać. No to przybliżmy na maksa. I ten drut chyba jest już trochę zbędny. No, tutaj się już podłączyli na pewno. Co nie? No właśnie. Bo dyma nie mają własne zasilanie, jakby coś. No ma, to tak, to tutaj to całkiem nieźle będzie już dojeżdżać sobie. I na drugą stronę też by się w sumie przydało coś takiego. Tylko, czekaj. Dobra. I proszę, mamy już tutaj zakręcik zrobiony idealnie. I na tę stronę też by właśnie to weszło, tylko tutaj chwilowo będzie autostrada wyłączona z użytku. No nawet nie tak bardzo chwilowo. Dobra. No i tutaj to wywalamy, bo oni tutaj będą mieli zbyt mi się to bardzo będzie podobać i zacznę z tego korzystać w zbyt bardzo dużych ilościach zmasowanych. Dobra. Dorzućmy tutaj sobie wodę, bo tutaj będzie dosyć dużo tych znaczy przedsiębiorstw, które będą tutaj zużywać tą część. Dobra, wy tu wszyscy jedziecie. Widzę, że dosyć dużo was tutaj tam jeździ. Mimo wszystko to macie tutaj zakręt tutaj. Natomiast tutaj to, tak jak mówiłem, na razie damy sobie 4 pasy. To dziwne, bo teoretycznie już powinien teraz zajechać. A znikają wszyscy. A, trzeba byłoby to wyburzyć. Tak, ja nie zacznę teraz myśleć, jak tutaj zjadłem na dół. Nie, zobaczmy. Jedzie ten czerwony. Okej, pojechał kantem, ale dojechał tu, gdzie mi miał dojechać. Świetnie. Dobra, no to tak, czy tutaj się opłaca jeszcze zrobić na pole? Tutaj tak. No ma, niech będzie.
I tyle to będzie max po tej części, po tej stronie. Z tego co mi się tutaj wydaje. I tutaj możemy jeszcze postawić jakieś tam padę. Ale na razie tutaj nie ma jeszcze dzielnicy, więc na ten temat nie będę na razie udzielać wywiadów. Na ten temat na razie nie będę po prostu nic mówić. No i dalej. Tutaj będzie nasza ta droga. O, właśnie o tej mówię. I tak, bo ponieważ tutaj był ten zakręt sobie, zjeżdżali, oni tutaj byli przeszczęśliwi, że tutaj mogli sobie tak zjeżdżać. To my im to zostawimy w pewnym sensie. Z tą zmianą, że tutaj sobie damy tą drogę. Tak, i tu się podłączymy z tym. To jest aż taki głupi pomysł nawet, bym powiedział. Poczekaj, bo zobaczmy. Bo tutaj właśnie chciałem sobie wczepić jeszcze, o, wkleić jeszcze jedno takie drzewka. O, żeby to całkiem nie wyglądało. Tutaj sobie usunąć oczywiście światła, no bo one się będą robić tam, gdzie nie powinny być. I tutaj właściwie... Czekaj. Może jeszcze raz zaraz wywalimy te światła stąd. Tu tak, tu wypadł światła. I stąd... Czekaj. I stąd tu będzie zakręt. No na no, sądzę, że nie powinno być aż tak źle. Dobra, sprawdźmy. I czekaj. Dobra, tutaj oczywiście trzeba nie wyciszyć tą autostradę, ale to później zrobimy. Tu sobie wyjedziesz i tu się podłączysz. Dobra. Proszę bardzo, no ma to tutaj całkiem nieźle dojechało. Natomiast tutaj ten zjazd sobie wydłużymy trochę, bo on tutaj tak trochę dziwnie będzie wyglądać, a będzie tak w ten sposób zrobiony. Tu jest na 4? Okej, tu jest na 4, świetnie. No to sobie zrobimy tutaj taki spokojny zjazd i tu spokojnie sobie będzie to zjeżdżać w dół. No. Chwilowo, póki co mogę to tak już zostawić. Będzie to sobie jechać dalej. No i teraz przechodzimy do tego miejsca, gdzie teraz ten zjazd tutaj jest. On miał być tutaj non-stop. I taki miał już zastęp. Niestety taki nie będzie. Niestety tak nie będzie. Będzie to się musiało troszeczkę zmienić. A szkoda. Bo było tutaj idealnie to wszystko rozplanowane, żeby to tak już zostało. Ale no dobra. To tak. To zacznie, powinien zacząć powoli produkować. Tak, dokładnie. To już tutaj produkuje. I tutaj teraz wszyscy będą jechać tędy. Tutaj też nie, o właśnie. Też ktoś tam, coś tam może z tego skorzystać. Tylko zróbmy tutaj, żeby jak już chcieliby tutaj jechać tędy, to żeby mieli tutaj normalny dojazd, a nie zigzagami jeździć. Tak, to byście można już zrobić w ten sposób. No dobra. Powiedzmy, że powinno być dobrze z tym, że ci będą mieli tutaj stopa, żeby tutaj mi nie blokowali po prostu tego ruchu. Dobra, no tak, tutaj jest całkiem nieźle. O, i o wilku mowa. Nasza ropa wbiła kolejny poziom. Z czego się bardzo cieszymy. To chwilę się tym zajmijmy. Mamy... Co to jest? Mała platforma wydatnicza. Okej, okay, dobra. I możemy produkować już plastik. To, na co czekaliśmy od początku, kiedy zaczęliśmy grę w tym dodatku, czyli plastik. Nie no, bo plastik jest jednym z najważniejszych rzeczy, którą tutaj trzeba będzie produkować, tak więc... Więc dajmy sobie tutaj może z jedno to do ciągnięcia. Tutaj jakieś małe są jeszcze złoża, ale można by właściwie do nich dojechać jeszcze. Czekaj. Daj mi tę drogę gruntową. Sobie my ją tutaj dojedziemy spokojnie. Tu. I tu, proszę bardzo. I tu byśmy sobie postawili jeszcze jeden szyb. Dobra, sądzę, że powinien być całkiem nieźle. A, i mamy tutaj pojemnik na ropę. W sensie na taki składzik. To my znamy ten składzik tutaj postawmy obok tego. Też na zrównoważony, to będzie może ze sobą jakoś współpracować tutaj. Dobra, no i sądzę, że powinno być nie być źle. Dobra, tutaj ludzie oczywiście z tego korzystają, ewentualnie tych autobusów mogą korzystać, o z tych. O, i widzę, że parę osób korzysta. I zobaczmy, 4 osoby dojechały. I 4 osoby wsiadły i parę wysiadło i z tego co widzę, oni wszyscy tutaj idą do środka. Tak, dokładnie. No bo to jest ten pociąg tutaj, ten, o, ten właśnie. Tutaj jest do tej pracy, on ich zawozi. O, 30 osób teraz idzie do metra.
30 na godzinę. No to całkiem nieźle. Dobra. Dalej, tutaj sobie wygnijmy, jak oni tutaj korzystają z tej linii. Całkiem nieźle, może dajmy tutaj im z dwa pociągi właściwie. Aha. Normalnie by tu nie było dwóch pociągów. Macie dwa pociągi. Trochę pociągnąłem już za bardzo, ale niech będzie. Niech już mają te dwa pociągi. Dobrze, no i tutaj damy sobie miejsce. O, dokładnie tutaj. To będzie ciekawe. Okej, to chyba jest na taką odległość. Wracając sobie do farmingu dzisiejszego. Czy to mi tutaj wejdzie? Nie, nie wejdzie. Tak, bo tu będzie dosyć dużo młynów. Czemu młyny? Ponieważ mąka jest dosyć ważnym produktem w Cities. A można je produkować tylko w młynie. Akurat sądziłem, że... Szkoda, że dalej dali tylko jeden budynek właściwie do mąki. Mogli dać tego trochę więcej. A tak, trzeba się gnieździć z jednym budynkiem i go wszędzie montowywać. No a tutaj wejdzie i tu jest nawet za dużo miejsca. Dobra. Tak by normalnie poszedł. Tak by nie poszedł, to tak pójdzie idealnie. Dobra. I zobaczmy, czy teraz wejdzie. No powinien wejść. No, mamy ciebie. I mamy ciebie tutaj. I tutaj sobie takie to wyburzymy. I tu sobie damy. Nie wiem, czy tu nie wejdą. Pegedy tu chyba wejdą. Sprawdźmy. Idealnie. O, tutaj nawet wejdą. Ale nie, 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 tutaj nie będziemy kręcić na razie, ponieważ tutaj będzie ten zjazd, no właśnie, na autostradę. A póki co po prostu tutaj was wrzuciłem, żebyście byli. No i tak. I stąd zaraz sobie pokręcimy tutaj tym węzłem, on będzie trochę inaczej zrobiony niż jest aktualnie zrobiony. A. I stąd będzie po prostu zjazd tutaj na dół. Tutaj. Tutaj i tu będzie wyjazd. Tak póki co taki jest mój plan. Natomiast ten węzeł trzeba kompletnie przebudować. Co się wiąże z tym, że będzie trzeba tutaj trochę pokręcić. Inaczej niż CDB nie by nie chciało. Ale dobra. Aha, po to się gra właśnie w grę, żeby walczyć z CDB. Czekaj. Pojedźmy sobie dotąd i tu będziecie mieli na razie zjazd. I tutaj będziecie mieli wjazd. Z tym, że chaty na razie nie macie jeszcze... drogi, tak? O, właśnie. O tym mówiłem. Ona się na razie do nikąd nie ciągnie, ale no trudno. No, tak, to możemy sobie wyburzyć. O, proszę bardzo. Musimy tutaj ulepszymy całą tą drogę na razie do 4 pasów. O. I to wywalmy. Żebyście w sensie tutaj dojechali i wtedy wywalimy. Dobra, no i do was tutaj jeszcze pewnie coś jedzie. O, właśnie. Tak, bo tu też nie ma żadnych słojów w okolicy. Zresztą trzeba nie nad czym pracować jeszcze. Ale powiedzmy, że powinno być nie aż tak źle. No a póki co widzę, że nawet całkiem nieźle wygląda. Działa i może nawet lepiej niż było. Tutaj sobie możemy, czekaj, nie. Wyciszyć właściwie nawet te biura, bo nam przeszczęśliwe dodatko. I tutaj tam droga. No, może nie aż tak bardzo. Ale powinien być zadowolony. Tutaj nic. No to trudno, no biuda jak biuda, tak? Nie zwracają uwagi na hałas. Dobrze, no i tak, i stąd... Właściwie w teorii by to nawet można było tak zostawić te zjazdy tutaj pośrodku. Tylko jakbyśmy je trochę dokręcili. No, to zróbmy na razie pauzę. I dokręćmy tutaj to wszystko. Ja przypominam, że my tutaj dzisiaj jeszcze chcieliśmy zrobić metro. I się na cały czas nad tym zastanawiam, jak ja to chciałem zrobić, ale dobra. Okej, powiedzmy, że sobie dojedziemy tutaj. A, i tu się robi ten słup na środku, ja ma to nie. Chociaż właściwie ten słup może być po tej stronie. No. Bo teraz tak, wyrzućmy to. Zrobimy sobie tutaj zakręcik, o. Co się będę szczędzać? Taki. I tutaj później będzie zjazd. Albo zamiast takiego zjazdu tutaj gruntownego, bo to jest dosyć gruntowny. O, ty, zjechał on tutaj. Tutaj zjedziesz i tu się połączysz. No ma, to naprawdę całkiem nieźle mi się tutaj udało. Ale nie,
ale tutaj na górze mi się już nie udało. Poczekaj, tam sobie może podjedziemy. Raz, dwa, trzy. O, to jest wysokość, tak samo zrobione z... satysfakcjonować. I tutaj sobie skręcić, dobra, to tutaj jest całkiem nieźle. Teraz to samo jeszcze zrobić tylko po tej stronie. A tu z tego tam będzie mniej miejsca. No a tak. Tu trzeba niestety podjechać do góry trochę. Co jest? O. No a teraz już idziesz tak, jak bym chciał. Żebyś szedł. Ale nie. No a trochę przydurze zakręciłeś. Okej. Okay. Tak będzie to całkiem nieźle wyglądać. I teraz tak, dojedziesz sobie tutaj. I tutaj sobie dojedziesz. No i to wywalimy. Dobrze. Sądzę, że powinno być całkiem nieźle. Tak, oni tutaj część będzie jechać teraz tym autostradą tutaj dołem. Na pewno. Tu nie ma świateł. Tu się zrobi światła. Tutaj je wywalimy. I stąd będzie zjazd tutaj do przodu. W sensie tu będzie połączenie z tą częścią. Co nie, bo tutaj wtedy też nie dałoby się zrobić jakieś połączenie do drugą stronę ulicy, ale... W sensie wody, ale na razie sądzę, że nie trzeba już tutaj, aż tak tutaj myśleć o przyszłości. Więc... Czekaj, czy tutaj nie wejdą dzięki temu jeszcze więcej młynów? Sprawdźmy to. Nie. Wejdą mi tutaj oboda wejdzie. Można stawić tutaj padę obodę. Właściwie, bo tutaj miałeś jakiś zakład tutaj przetwórczy czy tego wszystkiego, tak, ale... Ale no dobra. A, no i ciebie nie przestawimy już tutaj. Mhm. Ale trzeba ciebie tutaj na chwilę przestawić. Czekaj, przerzucimy ciebie na razie na tą stronę. A nie, bo to musi być w tej dzielnicy, kurczę. A tu się już to kończy. Czemu tutaj się to już kończy? Przeciągnijmy nas trochę jeszcze dalej tutaj. I tu jeszcze w tym kierunku, bo tutaj gdzieś ten dworzec trzeba jeszcze montować, a my go jeszcze nie wczepiliśmy tutaj. No, to tak, ciebie tutaj przerzucimy. To by tutaj damy drogę na razie prosto. Montujemy jeszcze jeden ten budynek. W sensie jeszcze jedną obwodę. Czyli tutaj montujemy obwodę, to tu nie będzie szans, żeby jakkolwiek oni tutaj zjechali na dół. No a tam mają zjazd, to już niech nie bardzo. Niech będzie. No proszę bardzo, tutaj mają dojazd. I tak, gdzie trzeba tu jeszcze wyburzyć. Włącz im tutaj to. O! Wiedziałem, że się podłączycie. Ja po prostu to wiedziałem. Tutaj postawimy ten budynek. I tutaj ty zjedziesz w dół. No, zobaczcie, jakie kombinacje, a wszystko się pomieściło. Tak to się robi. No i stąd będzie zjazd tutaj na dół. Tylko oczywiście czegoś jakoś tutaj ładnie dociągnąć jeszcze. Tutaj powiedzmy, że sobie zjedziesz z dwa i tutaj sobie zjedziesz z kolejne, nie, za blisko. Tu zjedziesz sobie z dwa i tutaj zjedziesz sobie całą resztę. O! I całkiem nieźle to zaczyna już wyglądać. A jak oni tutaj będą chcieli wjeżdżać sobie w sumie na to autostradę, to możemy tutaj zrobić... Dobra, w takim wypadku tutaj trzeba to spuścić, żeby to wyżej szybciej się stoczyło. Powiedzmy, do tam dojedziesz. Jeżeli stan będzie dojazd tutaj, o. Tak tutaj dojedzie autostrada. I tak tu będzie zjazd. W jedną stronę. Nie, ale z tego. I w drugą stronę. Tylko tutaj należy nie będziemy aż kręcić tymi wszystkimi stronami, żeby nie namącić to. No ma. No i zabija się noc, czyli nasza ulubiona pora dnia. Nie ulubiona w sensie. No i tak, i teraz nie możemy właściwie nic tutaj kręcić, bo nic nie widzimy. Jedyne co możemy właściwie pokręcić, to wyburzyć ten park tutaj. Na pewno będą wszyscy smutni. O. I tak, dużo tutaj było ludzi faktycznie. Aż ciekawe. No i tak, tutaj jest nasza wodziarka. Wodziarka. W sensie tutaj nam się pompuje. Teraz tak, przerzućmy sobie nasze ścieki tutaj na koniec miasta. Bo dzięki temu nie będę musiał o nich myśleć teraz non stop. A przy okazji będą się produkować daleko, daleko poza naszym obrębem myślenia. Zaraz wszyscy będą rodzić na wodę, ale
Ale to będzie zaraz. Na razie jeszcze wszystko działa niby. I prąd. Tu będzie całkiem to mocno działać z tego co widzę. 20 MW. No to was nawet nie będzie trzeba podłączyć. I tutaj sobie rejestrację zrobię prostą drogę. I tutaj się podłączyć. Dobra, no i macie już wodę. Natomiast tu właściwie można wyburzyć te rudy. O, świetnie. Natomiast ta ta pompa, ją sobie wyrzućmy tutaj. I ona też właściwie może mieć tam elektrownię. O, bo tutaj też już będzie działać. Świetnie. Tylko czy trzeba się jeszcze dociągnąć rudę, to będzie większym problemem. Albo właściwie nie aż tak dużym, tylko tu sobie dociągnę po prostu to na prostą. O, co nie? I tu będzie dojazd. Nie. I tutaj działa. Dobra, no i sądzę, że teraz już dzięki temu mamy tutaj dosyć dużo zrobionego. Teraz tak, to wywalmy. Nawet dotąd wywalmy. I tu się będzie ciągnąć nasz ten park. O, co nie? I tutaj my sobie go przyciągnijmy. Tak, tutaj będzie się ciągnąć. Taki był właśnie plan. Żeby ten park już się tutaj ciągnął i się nie mógł wyciągnąć. No i teraz tak, stąd była ta... stąd będzie się ciągnąć główna ścieżka. Tylko ponieważ jest noc, to ja nawet nie widzę co ja właściwie robię. Zbytnio. No trudno. Mielę przy wodzie jakby to nie było, z tego byłoby dobrze. Wydaje mi się, że całkiem nieźle to robię. Nawet nie widzę gdzie ja to robię. Czekaj. O, tutaj już wchodzi do góry. Dobra, na razie sobie tam naciągnijmy właściwie. Bo i tak jest całkiem nieźle nam tutaj już to poszło. I stąd, czekaj, z parku. Tutaj była ta ścieżka. Kolega, zróbmy sobie taką w miarę prostą, żeby tutaj dochodziło sobie. O, dokładnie. Z takim lekkim podniesieniem, ale bez przesady. No i dzięki temu możemy zacząć już kręcić przy tej naszej dzielnicy tej biurowej, bo ona tutaj się chciała i bardzo chciała się budować od dawien dawna. A ja im trochę tutaj przyciskałem, żeby... Poczekaj. Damy im tutaj chwilę, żeby się rozbudowali. No i teraz możemy już tutaj zacząć kręcić normalnie. O, tu na przykład sobie tak to zakręci. I te nasze dzielnice, a właśnie ta budowa będzie tutaj ciągnąć i ciągnąć po tej części tego wszystkiego. Więc proszę bardzo. O, dokładnie, tu niech będą te biura IT. To się będzie budować. Aha, i tu się robią korki. Przez tego stopa chyba. No trudno. Trudno, takie życie. Trzeba się słuchać przepisów. No i nasi mieszkańcy chcą się budować w okolicach. Tylko tutaj jest to torowisko. Chyba jak budowałem to torowisko, nie wziąłem pod uwagę tylko, że tutaj bym kiedyś chciał podjąć tą dzielnicę. No mogło tak być. I też nie wydałem mu pod uwagę tego, że może się w końcu robić z noc. Dobrze. Znaczy niedobrze. Tak, ponieważ jest chwilowo noc i trzeba tu jeszcze postawić ten dworzec. Może montujmy tutaj matko. Tak, jeszcze jest całkowita przebudowa tej dzielnicy i to chyba zrobię na timelapsie już. W sensie, bo tutaj trzeba zainstalować im te bombaje i większe ulice. Większe naprawdę ulice. Bo tak to wygląda, jak to wygląda. No i bombaje też, żeby tutaj im dojeżdżały, byłoby naprawdę też bardzo przyjemnie. Poczekajcie, to może zacznijmy od bombajów. Tutaj do tej dzielnicy. No, to może być nawet dobry pomysł. Bo nasze bombaje aktualnie mają swój start. Wszystkie linie tutaj. O. I mi się to bardzo nawet podoba, że tutaj wszystkie zaczynają linie swoje. Powiem, że mają bardzo podobne kolorki do siebie. To bardzo fajnie. Poczekaj, zmienimy ten kolorek. Kolorek. Już tutaj zaczynam. Dobra, siapać trochę. Swoim głosem. Dobra, to tak, bombaje, o, dobra. No i teraz się rozumiemy. Teoretycznie możemy zrobić, żeby tutaj ten bombaj zawrócił sobie tutaj. Chyba ten będzie jakiś nawet duży problem.
zbyt na odległość po prostu. O, wchodzi. To można byłoby tutaj coś montować właściwie. Bo dzięki temu ta jedna linia, która będzie stąd zaczynać się, będzie mogła tutaj wykręcić. O. I tu właściwie nawet, już tutaj, gdzieś przejechać na drugą stronę. Dobra. Okej, raz, dwa, trzy. Przechodzimy na kładkę do pieszych. Bo ludzie mogą chodzić tam, gdzie jest stanowisko. Dziwne jest, nie? Dobra, tu sobie to zejdzie. I tak, tutaj się podłączy to. I tutaj sobie po prostu nas zakręcimy do tej naszej dzielnicy handlowej. O. Tu nawet można tak wykręcić, żeby tutaj to wszystko się połączyło. No dobra, to całkiem niezły start mamy. No i teraz tak. Z tego co mi się wydaje... Nie, to nie będzie tak wyglądać. To będzie to inaczej wyglądać. Nasz Bambaj mimo wszystko pojedzie sobie prosto. I tu by się podłączył z tą częścią. No a to sobie zróbmy tutaj podłączenie. Bo jak tu sobie zrobimy podłączenie, to będzie taki plus, że tu będą mogli mieć przystanek nasz przemysł nawet. O! Dobra, to tak, tutaj się to podłączy całkiem nieźle. Stąd tu będzie mieć to podłączenie, stąd będzie mieć to połączenie. Tu wywalimy światła, tu wywalimy światła i będzie dobrze. No a to tak, tu jest dobrze. Czekaj. I nasz Bambaj tu sobie zjedzie w dół. No, niech już będzie nawet w ten sposób. Żeby było jak najdłuższy właściwie zjazd. O! No bo ten zjazd mnie satysfakcjonuje. Tu sobie dojedziesz dotąd i stąd będzie mieć ten zakręt właśnie, jaki tutaj chciałem. Czyli na razie póki co będziesz tutaj o, w ten sposób dojeżdżać. I tutaj nie będziesz jakoś specjalnie też wjeżdżać bardzo w środek tej dzielnicy, będziesz po prostu jechać tutaj na okrągło. Tu. I tu właściwie to tu już zrobimy sobie coś, czego się normalnie nie robi. Czyli jedna kierunkowa będzie tutaj po prostu zawrotna, co jest nasz Bambaj. Chyba, że mamy jakiś lepszy pomysł w sumie. No, pójdźmy może po prostu tędy i zmienimy na końcu pętelkę. No, to będzie lepiej działać. No, tu masz przystanek, tu masz przystanek. Tu i tu. Właściwie to można nawet tutaj przepuścić na drugą stronę nawet. Może nawet taki zbawiec i ten autobus tutaj trochę zmieni swoją linię. Czyli, że tu przejedziesz, a i tu nie wyjedziesz. Dobra, jak ma nie wyjechać, to może już lepiej tego nie róbmy. I po prostu tutaj będzie pędelka. Czyli tutaj sobie to zawróci. Nasz Bambaj tu będzie sobie po prostu zawracać w tym miejscu. Dobra, sądzę, że całkiem nie za tutaj linia jest ta Bambajowa. Możemy sobie teraz tutaj dać to. I tak. Może zacznijmy nawet od tego autobusu, aby on tutaj nie jeździł aż tak dużą ilością tras. O. No ma, nasz autobus będzie sobie jechać tędy. Tu tędy. Tu ci wywalimy ten przynajmniej, ponieważ tutaj tam za dużo byś myślał. I tutaj ten też na razie. No. I sobie pojedziesz sobie stąd, tu, czekaj tutaj. Nie, i tu nie będzie zawracać. I później damy ci jeszcze ten przystank tutaj. Później z przystankiem tutaj, bo autostrada to jest zło. I tu dojedziesz. A, bo oni tutaj wjeżdżali autostradą. No, ma już nie robię tłoku tutaj na autostradzie, po prostu będziesz sobie jechać tędy. O, i dobi się dzienny, to akurat skończymy sobie linię Bambajową. Tu ci damy przystanek tutaj. Poczekaj, może tutaj damy trochę dalej ten przystanek. Tu później będzie kolejny. Albo nie. Daj tu. Później tu. Tutaj damy wam też przystanek właśnie. Później tu sobie wykręcisz.
obok akurat będzie tam wejście właśnie do parku. Tu i tu, chwilowo. No ma, no i tak, wy nie macie wody, to tylko wam dociągnę tam wodę. I tym parkiem trochę się znamy poza już odcinkiem, bo tutaj on też jest tutaj do dokończenia. I wszystkie wejścia i wjazdy i w ogóle, ale na razie, tym nie będę się kręcić. Tu będziecie mieć przystanek do przemysłu. No właśnie, no bo przemysł tutaj jest już pełny. Tutaj przystanek, tak, tak. Tutaj. Nie, tu nie ma przystanku. Tu jest przystanek. Ale ty tutaj, a właśnie, tego się obawiałem. Że fioletowa linia będzie jechać inną drogą. No to trudno, no to za chwilę to zmienimy. Dobra. A, i tutaj bym miał przystanek kolejny, no bo to nie, to nie. To te przystanki akurat będzie pomijać, no to trudno. Później tutaj bym miał, o właśnie w tym miejscu. I tutaj już miałem w podobnych miejscach, żeby to jakoś tutaj też dobrze funkcjonowało. Czyli stąd. Nie. Nie tu. Tu. Tutaj. Tutaj. I tu byłby koniec. O. Dobra. No i tu jest linia zebrana. Natomiast tutaj, aby to dobrze funkcjonowało, sobie zrobimy po prostu wyjazdowe. O. I miejmy nadzieję, że po prostu tutaj będzie coś sobie jechać tutaj. I tu tą jedną linią będzie zawracać. No ostry będzie zakręcik, tak, ale no... Inaczej nie mogę tego zrobić, żeby tutaj to lepiej po prostu działało. Dobra. To tak czy siak, tutaj jest już całkiem nieźle, zbił się znowu dzień, więc mogę kręcić tutaj dalej tą częścią. Ponieważ niestety dzisiaj może będzie trochę dłuższy odcinek, ale to już musimy zrobić. To koniecznie dzisiaj trzeba już po prostu dokręcić. No i tak. Wjazd do tego miejsca, w sensie do tego tutaj, tego. Teraz tak, zobaczmy. Tutaj jest na tym ograniczenie 80, no bo to jest na pewno większe niż tutaj na tej drodze. No i tak, oni tutaj wyjeżdżają z tej części teraz. Ja teraz się zastanawiam, jak tutaj będzie to działać normalnie. Natomiast na pewno sobie damy. W sumie właściwie to nie musi być aż takie długie. Czekaj. Czy to mi tutaj tak ładnie się nie wykręci? O. Nie wejdzie. Szkoda. Chyba, że tutaj jeszcze tak bardziej. O. Nie. Nie chcę. No to trudno. Dobra, to powiedzmy sobie, że dojedziesz tutaj. I tu sobie dojedziesz do tego miejsca. Czekaj. O, i tu będzie zjazd. I tu będzie już podwójna droga. Albo właściwie... Poczekaj, bo trzeba tak to zorganizować, aby później były dwa wyjazdy na te dwie strony. Jeden właśnie na tą stronę. No, to będzie chyba całkiem dobre rozwiązanie. Czyli tu będzie dojazd z tej strony, natomiast tu będzie dojazd z tej strony. Tutaj jakby nie patrzę, tego jest bliżej, ale nie sugerujmy się tym. No, da się jeszcze pociągnąć trochę. Tutaj i tutaj, o dobra. I tutaj te dwie części autostrady. Sądzę, że jeszcze z jedną pętelką by idealnie tam dojechały już do tego. O. No taka ostra pętelka, ale no dobra. I tutaj właśnie, a propos tej pętelki, tu będzie się to łączyć z tą drogą o tą. I tutaj to po prostu sobie wstawimy. Jak teraz tak patrzę, to byłoby lepiej, gdybyśmy to zrobili na drugiej stronie. No, bo tu będzie dłuższa droga do jazdu. No, to sobie wykręćmy na drugą stronę. To jeszcze raz. Tutaj, tak. 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 I tutaj zrobimy sobie właśnie zmianę na jeden pas. O. I tutaj, czekaj. Tak, bo ja tutaj robię specjalnie ten... zmianę na jeden pas, żeby było wężej. Dobra. I tutaj, czekaj. O, było. Dobra, tu sobie dojedzie. I tutaj sobie postawmy
nasz dworzec dowodowy. Z tym, że ja go pamiętam, tutaj trzeba jeszcze przy nim pokręcić trochę. Dobra. To można właściwie nawet w ten sposób postawić go tutaj. Nie trzeba to wszystko wywalić. O, on będzie już tutaj marudzić, że nie jest funkcjonowany, że nie działa. I trzeba zrobić tutaj dojazd, o tak tutaj. Dobra, no i tak, i tu dojedziesz sobie. I stąd będzie mieć dojazd tu. Natomiast z drugiej strony będą te dwa pasy. O, co nie? One sobie wykręcam aż tutaj dotąd. Pewnie. Zróbmy sobie to lepiej. Tu, tu. Aha. Czekaj. Jeszcze raz. Tu i dotąd. O. I stąd. Dobra, jeszcze dalej, trzeba wykręcić. Ja nie mogę. Jaki długi ten tunel. Nie chcę mi się już go usuwać tutaj stąd, tak? Dlatego tutaj tak kręcę. I stąd tu. O. I stąd tu będzie dojazd tutaj. Natomiast stąd tu będzie raz, dwa, trzy. Podjazd górą. I będzie po prostu do tego dojazd. O. Tu dojedziesz dotąd. I tutaj jak jest tutaj ten podwójny zjazd, to bym tutaj sobie zrobił podwójne to. Aby to już całkiem tutaj nieźle działało. I tutaj sobie dojedziesz. I tu będzie jeden zjazd. A tu będzie drugi rozjazd. O! I sądzę, że całkiem nieźle to będzie już działać tutaj. Taki no fiku-miku, ale miejmy nadzieję, że będzie całkiem dobrze działać. Tutaj to dorzućmy. I tutaj tam woda jeszcze dorzućmy. No będzie już całkowicie woda tutaj dociągnięta. Tak, widzę teraz, że ten nasz park trochę wykręcił w tą stronę, tutaj nie powinien. I stąd nasze pociągi będą tutaj dojeżdżać. Czyli sobie na razie... A, w sumie widzę, tutaj jest dosyć ładny, prosty dojazd. To sobie go dociągniemy tutaj. O, o. Ja tu widzę, co my tu zrobimy. To będzie podwójny rozjazd na boki. I tu. Czekaj, dociągniemy jeszcze tutaj to. I tu będzie, po prostu będziesz wykręcać. No, to jest dobry pomysł. No, teraz tak, to wywalmy sobie tutaj z tej części. I tutaj sobie dojedziesz tutaj do tego. Tu. I tu. Dobra, tutaj dojedziesz dotąd. I teraz tak, czy tutaj mi się uda to wciągnąć? Powinno się udać, dokładnie. Tak jak myślałem. Już, no ma, nie powinno być aż tak źle tutaj z tym zakrętem. Tu jeszcze to się wykręci. I tutaj ten drugi dojedzie do tego, o właśnie, dojedzie do tego toru tam, to jest po przeciwległej. I tu jakby się to podłączyło jakoś ładnie, byłoby bardzo miło. O, jest, jest. I mamy podłączenie. No i tak, nie ma podłączenia z tym, jak możecie się domyśleć. Że czegoś tutaj brakuje, połączenia z tą częścią. Oczywiście, że tutaj niczego nie brakuje, to po prostu będzie teraz tutaj zjazd sobie na bok. Tylko tak, trzeba go jakoś ładnie jeszcze tutaj wykręcić. To będzie dyskusja z CDs. O, dobra. Tutaj się całkiem nieźle udało. I tutaj po prostu to będzie jechać górą. Raz, dwa, trzy. O, i już robi się noc. Zwolnijmy ten czas. Albo właściwie to po prostu przyspieszmy, żeby ta noc się przypominała. W ogóle mamy też bardzo duży budżet, jakby ktoś nas jeszcze nie zauważył. Na przykład ja. Że ten budżet jest jakiś ogromny. Mamy 720 tysięcy przy 20 tysiącach ludzi. To jest po prostu Industrious. To jest po prostu maga Industrious. To jest dodatek, jak spieniężyć swoje marzenie. Bo tutaj nagle pieniądze się pojawiają. Tutaj nagle, znikąd, w Cities w końcu się zaczynają pojawiać pieniądze, których zawsze ci brakowało. Dobra, tutaj i tu się to podłączy. Dobra, no i to tutaj według mnie już jest to podłączone. Oczywiście będziemy będzie zrzędzić na prąd. Jak na przykład teraz. No i nie wiem, co tu mogę mu właściwie zrobić. Chyba stąd dociągnąć ten prąd.
a miejmy nadzieję, że się podłączy. Wydaje mi się, że się podłączy. A, i już tutaj widzę, że kursują samochody. Luknijmy. Tak, kursują i to kursują. A, zrobiłem źle podjazd. No dobra. Oni wjeżdżają tymi dwoma bocznymi. Czekaj, to wywal. I to wywal. I daj mi tutaj prosto. Nie. O nie, przez to, że tutaj to jest na górze, to będą mieć problem. No, a raczej nie tutaj. I zrób tutaj taki wjazd. O. Dobra. Sądzę, że powinno być całkiem nieźle, a to źle też zrobiłem, ponieważ nie miałem włączonego kątowego. O, dobra. I teraz jest całkiem nieźle. Czekaj. Czy ja dobrze widzę, że ja zrobiłem to kompletnie na odwrót? Ja nie mogę. Dobrze, to tym się już zajmę kiedy indziej, bo... Jak ja mogłem to zrobić na odwrót? Czemu? Awizonosz. Dobra, no to trudno. Dobra, na zegarku powinna być już ta godzina. O, właśnie, o tym mówię. Więc będziemy dzisiaj już kończyć dzisiejszy odcinek. Metra nie było, trochę pociągów było. Ropa się buduje tutaj, tak? Nasz plastik... czekaj, tutaj właśnie. Zobaczmy, może po prostu tutaj na ten nasz podląd. No, plastik się dosyć dużo nawet robi. Mniej trochę nafty. Zysk ogólny jest 8 tysięcy z naszej tej... z Bemowa naszego. I teraz tak, zobaczmy, czy jakieś nowe fabryki. Na pewno jakieś mamy, tylko na nie patrzyłem. O, właśnie, fabryka wyrobów plastikowych, nowa fabryka. Możemy jeszcze robić fabrykę elektroniki. Trzeba nie w to pójść. Możemy robić teraz już fabrykę ubrań, bo mamy plastik. Fabryka samochodów też już jest w naszym zasięgu. Fabryka żywności jeszcze nie. Tak, bo jeszcze potrzebujemy drewna trochę. Ale rozumiem, że fabryka wyrobów tych plastikowych, czy bardziej bym przytaczy w elektroniki, będzie już w zasięgu naszego kolejnego odcinka. O, to jest duży kloc. To trzeba będzie go gdzieś tutaj po prostu wmontować. A tutaj jak tam w ogóle pociągi dojeżdżają? Nawet na piechotę ludzie dochodzą, żeby tam pracować. Ciekawe, ciekawe. Dobrze, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, dzisiaj się zajęliśmy tutaj głównie rozbudową naszej farmy, natomiast żeby to lepiej tutaj te korki się nabiły, to ja się zajmę tym już pomiędzy odcinkami. Miejmy nadzieję, że nie zapomnę. Nie, no za chwilę to po prostu zacznę robić, tak? Ale czy mi się to uda? Oj, oj, oj. Tego niestety to wam nie powiem już. Czy by się zrobił światła? Zrobił światło. Dobra. Cześć!